Dziewczyny, spotykamy się na przedpremierze pierwszego odcinka Miłość na Bogato. Prosiłabym Was, żebyście się przedstawiły naszym czytelnikom i trochę opowiedziały o swoich postaciach. Nazywam się Karolina i gram Karolinę, ku wielkiemu zdziwieniu. Jestem w serialu fotografką, uznaną fotografką, ekolożką, która bardzo dużo podróżuje. Jestem siostrą Gabrysia, który jest chłopakiem Sylwii. To, co się wydarzy z moją postacią, zachowam na razie w tajemnicy. Myślę, że powiedziałam wystarczająco dużo. No, tak jak już Karolina mnie tutaj wprowadziła, nazywam się Sylwia, tak na co dzień Sylwia Nowak. W serialu gram, bo nie jestem stylistką i prowadzę swój showroom z jakby markami, projektantami znanymi w Polsce. Moim facetem jest właśnie Gabro, czyli Gabryś Piotrowski. Jesteśmy dość parą o jakby szerokiej skali emocji, czyli z jednej strony bardzo, bardzo się kochamy, ale z drugiej strony też potrafimy ze sobą bardzo walczyć i ja się kłócić. Ja muszę godzić. I Karolina nam pomaga się godzić, dokładnie. Zresztą przyjaciele też. Więc jest bardzo wesoło. A co się stanie tak naprawdę dalej, to zobaczycie w serialu. Ja mam na imię Iza, w prawdziwym życiu Iza Małota, przyjaciółka Sylwii Nowak, Karoliny, bo wszyscy tworzymy dosyć skraną paczkę. W serialu jestem tancerką, powoli wycofującą się ze sceny i z jakimiś tam marzeniami szkoły tanecznej, dziewczyną Mateusza, prawnika, z którym bardzo bym chciała założyć rodzinę, mieć dzieci i chować je, wychowywać je wspólnie z moimi przyjaciółkami. Tak, dokładnie. No właśnie, wcielacie się w bohaterki, które mają wasze imiona. Tak. Czy gracie same siebie? Nie. A, to nie do końca. Zależy. Nie do końca. To jest tak, że chcemy stworzyć obraz ludziom, którzy to oglądają, realistyczny. Przez to myślę, że używamy swoich imion. Na pewno dajemy jakieś swoje cechy charakteru, ale to jest gra, to jest serial, to jest program, więc ludzie w domyśle powinni wiedzieć, zdawać sobie sprawę z tego, że to jest jednak grane, tak? A to, jak ocenią, co jest grane, a co jest realne, no to już... Myślę, że pozostawimy widzom. Poza tym też mamy tak naprawdę scenariusz, pewien skrypt, do którego musimy się kierować. Może nie mamy dokładnie słów, które powinniśmy używać, bo tutaj możemy dosyć wachlować swoją naturalnością i naszym językiem, który stosujemy na co dzień, ale tak naprawdę scenariusz jest napisany i to, co musimy zagrać, jest gdzieś tam z góry ustalone. Jeśli mogę powiedzieć o mojej postaci, rzeczywiście charakterologicznie jest ona bardzo podobna do mnie na co dzień, natomiast no, zupełnie robię coś innego w życiu na co dzień, więc tu się mijamy. No właśnie, a jakie macie dalsze plany? Czy liczycie na to, że serial pomoże Wam w rozwoju kariery aktorskiej, czy w ogóle nie wiążecie z aktorstwem swojej przyszłości? Mamy taką nadzieję, po to to robimy chyba, żeby... Mamy nadzieję, że to jakoś nam pomoże, tak, żeby później dalej się rozwijać. Że ktoś zobaczy po prostu jakiś potencjał. Dokładnie. Wszystko okaże jeszcze. Dokładnie. Zobaczymy. Mamy i tak do tego dystans. Nie nam oceniać, ale mamy nadzieję, że będzie dobrze. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak się fajne laski i fajni kolesie bawią, to prosimy oglądać. Dokładnie. Dokładnie. Warszawa też jest fajnie pokazana, więc kto tu nie mieszka, to może zobaczyć. Plenerówki są, widoki, kluby, wszystko jest jak jest. Przedstawione prawdziwe życie. Jest fajna muzyka. Ktoś się nudzi, leży na kanapie i nic nie robi, powinien to obejrzeć. Zamiast siedzieć. Można nas spotkać, faktycznie można nas spotkać wszędzie, więc zapraszamy na imprezę. Dilajcie jest wesoło, na pewno.